Szanowni Państwo, przypadł mi w udziale zaszczyt powitać Państwa jak co roku w gościnnych murach Gimnazjum nr 2 imienia Adama Mickiewicza. Witam serdecznie przedstawicieli samorządu piątkowskiego w osobie pana burmistrza Romualda Zawodnika. Serdecznie witam radnych Rady Miasta w Pionkach z wiceprzewodniczącym na czele pana Kazimierza Myśliwca. Serdecznie witam rodziców, witam serdecznie nauczycieli czynnych i już takich, którzy odeszli od nas, ale zawsze myślami z nami będą. Witam serdecznie przede wszystkim młodzież, kochaną młodzież tego gimnazjum. Moi drodzy, zaczęliście z marsowymi minami, ale teraz już jest po wszystkim. Już teraz mogą te uśmiechy wypłynąć na wasze twarze, ponieważ przyjemność sprawiliście nam ogromną tym tańcem. Jesteście na progu dorosłości. Już za sekundę, moi drodzy, wyfruniecie w daleki świat, ale zawsze będziecie mieli w sercach ten czas spędzony w naszym gimnazjum. Zawsze potrafiliście oddzielić zabawę od nauki. Zawsze, moi drodzy, byliście na każde wyzwanie, które przed wami stawialiśmy. Dzisiaj macie wyjątkowy dzień, dzień zabawy. Dzień, w którym, w zasadzie już wieczór, w którym pożegnacie się z tą szkołą. Jeszcze kilkanaście dni uporczywej pracy przed wami, bo jeszcze klasyfikacji nie było. Ale moi drodzy, takie symboliczne pożegnanie nastąpiło właśnie dzisiaj. Jeszcze nie powitałem przyjaciół i absolwentów naszej szkoły. Jest ich bardzo dużo z nami, zawsze są z nami i dziękuję wam, że przybyliście również dzisiaj. Moi drodzy, chciałbym teraz poprosić o zabranie głosu pana burmistrza Romualda Zawodnika. Szanowni Państwo, drodzy młodzi przyjaciele, to olbrzymia radość naprawdę wpatrywać się, jak pięknie tańczycie, jak pięknie się prezentujecie. Panowie chyba po raz drugi po pierwszej komunii włożyli takie piękne garnitury, a wiele z pięknych pani widzę po raz pierwszy chyba włożyło prawdziwe szpilki. Bez tych garniturów i bez tych szpilek jesteście wszystkich nas dumą. I to naprawdę olbrzymia radość móc widzieć, jak wspaniale dorastacie, jak rozkwitacie. Nie tylko pięknieje ciałem, ale również stajecie się coraz bardziej wrażliwi, coraz mądrzejsi, coraz bardziej świadomi świata i wyzwań, które ten świat ze sobą przynosi. Nasza polska edukacja podzieliła proces zdobywania wiedzy na etapy. Ten gimnazjalny i następny etap są zdecydowanie za krótkie. Za krótkie i dla nauczycieli, którzy przecież w was zostawiają zawsze cząstkę swojego serca. Myślę, że i dla was, bo przecież tak niedawno wchodziliście po raz pierwszy w progi tej szkoły, a dzisiaj chyba tak trochę za szybko, już niedługo z nich wyjdziecie. Jako burmistrz miałem okazję spotykać wielu z was, poznawać was, waszych rodziców, gratulując wam wspaniałych wyników w konkursach, w różnego rodzaju zawodach. Patrzyłem z dumą na was, bo jesteście dumą tej szkoły. I w tym momencie chyba wypada mi również jako głowa miasta podziękować w waszym imieniu i razem z wami, waszym nauczycielom, którzy z wielkim sercem i zapałem starali się oszlifować was, a dzisiaj błyszczycie naprawdę prawdziwy diament. Dziękuję Państwu za to bardzo serdecznie. Nasze piątkowskie szkoły są dobrymi szkołami i jestem absolutnie przekonany, że ta szkoła bardzo dobrze przygotowała was do tego, abyście z dumą, tak jak w tym polonezie, z gracją, mogli wkraczać w kolejny etap edukacji. Ta wiedza jeszcze i jej pokłady przed wami. Taka piękna figura w tańcu, bo wiedza to kobieta,
kiedy chłopcy uklęknęli z pokorą przed swoimi damami, tak każdy z was jeszcze nie raz uklęknie przed tą wiedzą, którą trzeba zdobywać, zawsze z wysiłkiem, zawsze czasem w ostatniej chwili, przed egzaminem, przed klasówką. Bardzo chciałbym was dalej widzieć i spotykać i cieszyć się wami. Wielu z was odfrunie do szkół średnich w różnych kierunkach. Jako burmistrz pewnie będę miał znacznie rzadziej przyjemność was spotykać i wami się cieszyć. Ale już niedługo pewnie wielu z was pojawi się w Młodzieżowej Radzie Miasta. I myślę, że za pół roku większość z was nas zobaczy w pięknych korowodach podczas kolejnego karnawałowego balu młodzieży. Już teraz się na to cieszę. Gratuluję państwu, rodzicom, waszych pięknych, wspaniałych córek i synów, a wam, kochani młodzi przyjaciele, życzę, abyście tak jak w tym polonezie, w kolejne etapy życia zawsze wkraczali z poczuciem własnej wartości, tego, co w sobie wykształciliście, to, do czego coraz bardziej do dorosłego życia jesteście zdolni. Wszystkiego najlepszego i wspaniałego balu wam życzę. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Zapraszam pana wiceprzewodniczącego Rady, pana Kazimierza Myśliwca. Szanowni państwo, droga młodzieży, w dzisiejszym życzę wam dobrej zabawy, sukcesów w szkole średniej i powrotu do naszego miasta. Dziękuję. Moi drodzy, bal by nie mógł się odbyć, gdyby nie zaangażowanie ogromne rodziców. To rodzice są odpowiedzialni za wystrój, za potrawy, za atmosferę w dniu dzisiejszym. Zapraszam przedstawiciela rodziców klas trzecich. Dobry wieczór państwu. W imieniu wszystkich rodziców, tych oto młodych ludzi stojących tu przed nami, chciałabym bardzo gorąco wszystkich na początek powitać. Mijają 3 lata szkolne od momentu, kiedy ci młodzi ludzie przekroczyli próg gimnazjum publicznego nr 2. 3 lata jakże długie, ale równocześnie myślę, że bardzo krótkie. Okres wytężonej pracy nauczycieli, wzlotów, upadków naszych uczniów, naszych dzieci, chwil szczęścia, radości, czasami smutku, czasami żalu. Szanowny panie dyrektorze, kochani wychowawcy, nauczyciele, powierzając na te parę lat nasze pociechy pod państwa opiekę, niewątpliwie większość z nas, rodziców, robiła to z niepewnością, z obawą, czy dokonuje dobrego wyboru. Czy poradzą sobie państwo z ich niesfrasobliwymi charakterami, z ich niespokojnymi duszami, czy buntowniczą naturą, która walczy, czy być już dorosłym, czy może jeszcze troszkę pobyć dzieckiem. Ale dzisiaj wiemy, po tych 3 latach, i myślę, że jestem tu wyrazicielką wszystkich rodziców, że te obawy są już niepotrzebne, bezpodstawne. Mijają już te 3 lata, które nie są stracone w naszym mniemaniu. Trud wszystkich nauczycieli tej szkoły, wniesione wykształcenie tych młodych ludzi przynosi efekty. Proszę popatrzeć na te piękne, stojące przed nami młode osoby. Wyglądają zupełnie inaczej niż na co dzień, ale jakże pięknie i dostojnie. Lepsi. Po tych 3 latach są na pewno lepsi, doskonalsi. Mają większą odwagę w sobie. Spoglądają na przyszłość zupełnie inaczej, dojrzali. Dzięki państwu właśnie. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować panu dyrektorowi, nauczycielom tej szkoły za te wszystkie lata trudu, które upłynęły nad kształtowaniem tych młodych charakterów, za poświęcony im czas, włożony wysiłek. Dziękujemy wychowawcom, pani Jerminie, pani Marii. Za matkowanie,
za mądrość wychowania i za wpajanie w te młode umysły, jak bardzo ważna jest w przyszłości edukacja. Dziękujemy również wszystkim, bez wyjątku, pracownikom tej szkoły, którzy stanęli na drodze naszych dzieci, którzy służyli im pomocą, radą, czasami przytuleniem czy dobrym słowem. Bal gimnazjalny to tradycja wpisana praktycznie w każde gimnazjum. To impreza, która jest oczekiwana przez gimnazjalistów z wielkim niepokojem, wzruszeniem, niecierpliwością, jak to będzie, jak się ubiorę, jak wyglądać będę i czy się wszystko uda. I dzisiejszego wieczoru nasze pociechy zdają egzamin w pewnym sensie. Egzamin dojrzałości i dorosłości, jak on wypadnie, pokażą najbliższe godziny. I dlatego życzymy wszystkim tutaj dzieciakom obecnym, które będą się bawiły, wszystkim gościom miłej, udanej zabawy, a nasza młodzież niech pokaże postawę godną doniosłości tego balu. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. I proszę Państwa, chyba jeszcze winny jestem podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się, żeby ten bal, oprócz rodziców oczywiście, żeby ten bal dzisiaj zaistniał. Bardzo dziękuję rodzicom klas pierwszych i drugich, którzy nas również wspierali. Bardzo dziękuję panu Jackowi Jurgowskiemu za przygotowanie choreografii, układu i te godziny ćwiczeń z młodzieżą. I proszę Państwa, zbierając te życzenia wszystkie razem, dołączam się również do nich. Chciałbym, żebyście ten czas wykorzystali jak najlepiej. Wybraliście w tym roku po raz pierwszy DJ-a Mrudę, którego sława, proszę Państwa, jest ogromna. Znany jest w Europie, a nawet i w Piątkach, proszę Państwa. Na pewno będzie wam fajnie grał, będzie was fajnie bawił. I cóż, ostatnie słowa. Bal gimnazjalny 2016 uważam za otwarty.